Proszę Państwa, dzisiaj mamy taki odcinek specjalny dla gamerów. Jest sponsorowany przez Epic Games i będziemy w nim grali Fortnite'a. Słuchajcie, dzisiaj za każdą eliminację dostaniecie 10 zł. Także na przykład jeśli zrobicie 50, to dostaniecie 500 zł. Aha, okej. Okay. Ale bez budowania gramy. Tak, oczywiście. Ja nie umiem w budowaniu. Za stary jestem. A może zagramy to bezpiecznie, nie leźmy od razu w środek lokacji. Są też dodatkowe zadania, które możecie wykonać, żeby dostać dodatkowe punkty. To znaczy możecie pokonać Zeusa, Cerbera albo Hadesa. Dobra, pod Zeusa lecimy. Oprócz tego możemy jeszcze zdobyć eliminację używając pioruna Zeusa i używając tych nowych skrzydeł. Każde z tych zadań liczy się jako 50 zł, a jak wygramy grę, dodatkowe 100. Dobra, lecimy do środka. Zaczęliśmy grę lecąc na Olimp, to jest jeden z nowych obszarów na mapie Fortnite'a, na których można znaleźć bossów, za których pokonanie dostaniemy nowe bronie i takie specjalne aspekty, które dadzą nam przydatne w walce ulepszenie. Wszystko to w ramach motywu tego sezonu, czyli mitologii greckiej. Dobra, ale zaraz zobaczymy, jak to wygląda w praktyce, bo chłopacy od razu rzucili się na robienie dodatkowych wyzwań. Ale zanim, mam dla was jeszcze jeden sekret, w naszej drużynie kryje się agent, ale do tego wrócimy. Nie ruszacie statuetki takie małe, bo wtedy się odpali Zeus. Ej chłopaki, mam skrzydła. Skrzydłami trzeba wyeliminować, ta? Tak. Ej chłop. Obiłem go bardzo, także to już jest one shot for you. Dawaj. Wyeliminowałem skrzydłami. Nice! Dobra, dobijam. Eliminacja skrzydłami. Dobra, leży. Dobra, pierwszy task zaliczony. W taki sposób mieliśmy na koncie pierwszą eliminację i pierwsze dodatkowe zadanie. W przeliczeniu na hajs wychodzi już 6 dych. Przyszedł czas na kolejne 5 punktów, a żeby je zdobyć musieliśmy pokonać Zeusa. Bossa, którego możemy znaleźć na Olimpie. Cicho. Odpalasz go? No. Tylko one nie są takie proste te bossiki teraz, bo mam kilka tur, w sensie faz. Jak coś, to ja mam tutaj tą butlę, podejdźcie do mnie. A, super szampan Fortnite. Dobra, dawaj. Otwieraj go, o! Jest ją. Zeus! Ej, we czwórkę to szybko go rozwalimy, co? No. Pierwsza faza dopiero to była. Teraz się minionki zrespiły. Ale one tanki. Stary wstał! Ej, Fortnite, kogo czemu stoisz na Zeusie? Ale on jest wysoki. Amunicja mi się kończy powoli. Pierwsze popatrzę. A już? Łatwo. Pokonany? Snajperka złota, ojejku. Mam piorun Zeusa w łapie. To skrzydełka mi się bardzo podobają. Masz Hodo, masz. Skrzydełka. Masz skrzydełka. Dziękuję. Skoro jesteśmy przy broni, czas na wykorzystanie piorunów Zeusa. TP. Wyeliminujmy ich. Spróbuję go gromem, nie strzelacie. Dobra, gromuję go. Ale jesteś gromowładny, doktorze Shao. Dziękuję. Ej, chłop. Przed tym medalion Zeusa. Nie, oni... Zgromowałem go! Leży! Ej, chodźcie do samochodu! Ale po co mamy skrzydła? Ci, co mają skrzydła, niech lecą po prostu. Tutaj, chodźcie, polecimy. I tutaj? Spokojnie. Hema! Gromuję! O, przejechałem go! O Jezus! Właśnie nie Jezus, tylko Zeus! Prawda! Mamy kolejnego. I ale nam idzie jak burza. Na tym etapie grupowo mieliśmy 8 eliminacji. Razem z 3 wykonanymi zadaniami w kieszeni mieliśmy już 230 zł. A to dopiero początek. Przyjaciele, chodźcie w stronę szpanerskich stepów. Ale to pięknie wygląda, jak lecimy tak w czwórkę. W sumie to lecicie w dwójkę teraz. Ej, prawo coś strzela stąd do nas. O, bogowie! Walka! Słuchajcie, po tej stronie ekranu będzie trochę strzelania, a po tej będę ja. Ja i nowy Fortnite'owy Battle Pass. Na sam start Battle Passa dostaniecie od razu skóreczkę. Takiego pięknego Cerbera. Nie trzeba nic zbijać, od samego początku go macie. Zagromuję ich! Za punkty, które zdobywacie grając, możecie sobie odblokować jakieś dodatki. Na przykład takie piękne ostrza, plecaczek, emotkę czy furkę. I to tylko jedna z 14 stron. Jeszcze jeden gdzieś powinien być? Tam. Tutaj mamy inną wersję kolorystyczną Cerbera. Tutaj Afrodytę i jej dodatki. Taki fajny glucik, Posejdon, Meduza, Zeus, Artemida, no i Hades. Kolejna drużyna w tamtą stronę. Jest. Jak już nabędziecie Battle Passa, to jedyne, co musicie zrobić, żeby odblokować te pozostałe dodatki, to grać. To i tak byście robili, przecież o to chodzi. Także tak wygląda aktualny Battle Pass. Wracajmy do rozgrywki. Ktoś strzela w tym tam gdzieś, nie? A, headshot! Nie, chyba. Jakiś kurczak nas goni, uciekam. Kurczak, no nie, czy to kurczak? Nie poradzimy sobie. Moi drodzy, mam już 16 eliminacji. Tam jest gość, który ma jeden z medalionów. O, to lecimy za nim. Kolejna eliminacja na moim koncie, faktycznie. Dobra, mam medalion. Kolejny. Już go zaciupałeś? Owszem. Ej, to jest szansa, że my to w ogóle wygramy. No oczywiście, że tak. O kurde, to easy. O, kim jakiś tu jest? Słyszycie to? O, moi drodzy, tutaj, zobaczcie.
Co? Zostaw kurę w spokoju. Wiesz, że jak weźmiesz kurę i skoczesz, to latasz z kurą? Doktorze Hodo, mam dla ciebie dar. Zobacz arkana, patrz. Przynoszę dla ciebie podarunek od mego ludu. Proszę, doktorze Hodo. Ja chcę tego kurczaka, daj mi. O, przeciwnicy. Czekaj, ważne sprawy tu się dzieją. Headshot! Proszę bardzo, podnieś. Na F musisz. A na F? A, to może masz spindowane inaczej. Tak. O! O! Do czego wyrzucam? No come on! Podoba mi się to, że my łapiemy kurczaka, a szans on walczy. Ale super! Dobra, starczy. O nie, strzelają mi do kurczaka! O, dobra, ja już myślałem, że to ktoś do nas strzela. O, pociąg! Skakujemy do pociągu? Tak. Nie daj się pociągu. Należy. Pokonałem, trzech. O, idealnie pociąg jeszcze do mnie podszedł. Dzień dobry! Dzień dobry! Ty już masz eliminacji. Ja 15 mam. Ja mam jedną. Na tym etapie zarobiliśmy już 380 zł, ale nasza dobra pasta miała się za chwilę skończyć. Ja my jedziemy w strefę! Wysiadamy, to jest nasz peron. Ej, patrzcie, tam leci wróg! Gdzie? Na górze, tam na W. A faktycznie, dobra, let's go. Furgonetka restartu tam jest używana. O, patrzcie, tutaj! Tak. Strzelają, ale dobra, dawać, po skrzydłach hit. Skrzydła mają większe hitboxy. Obedrzyjmy ich z piór! Nice! Chyba trafiliśmy, co? Idziemy tam na górę? A tam jest strefa, tam jest medalion, moi drodzy! Jazda. Ej, bo ja nie wiem, czy ja tak nie ryzykuję mocno wlatując tutaj sam. Chodźcie do mnie, proszę. Po tych linach, tak? Let's go. Deku, jak sytuacja? Lekkie problemy! Moi drodzy. Oh shit! Nie! Pada. Jeszcze strefa! Wyeliminowali mnie. Ej, chyba trzeba to zostawić. Nie. Wyciągniemy go. Ale strefa jest na nas przecież. Ale damy radę. Dobija mnie. O nie. Nie, strefa! Podniesiecie mnie? Nie no, za daleko jesteś. Nie! Przez wycieczkę na wyspę straciliśmy dwóch graczy. W grze zostaliśmy tylko ja i Shao, a na mapie było jeszcze 14 innych graczy. Musicie dać radę. Damy radę, pewnie, że tak. Zdjąłem dwóch. A ja sobie lutuję domek. O, skrzydełka. I tam ktoś leci, dobra, widzę go. Tam. I tu jeszcze nad nami jest. O. Skocz na dach, chodź i go dobij. Mam go na dach zdjęty. O kurde, strefa. O, lecisz! Tak. Szybko, kurde, skrzydła, szybko! No gdzie ta strefa? Ktoś przed tobą jeszcze jest. Jest git. Ląduj się, hitlaj. Orzeł wylądował. Udało mi się uciec. O nie, to jest jakiś NPC. Tak, ale to znaczy, że przeciwnicy to są. Ojej, wpada. Dobra. Szybko! Nie! Jest! Podczas gdy ja desperacko próbowałem się schować, Shao został za przeciwnikami i pruł do nich ile mógł. Oni się tu podnoszą. Zdjąłem jednego. Za tobą są, Hodo. Zdjąłem. No nie! O nie! Ale mnie dojechali. I tak oto Shao został sam na placu boju. Dobra, doktorze Shao. Jeszcze Shao. W ciebie. 27 eliminacji to tak jest kozak. No ja wierzę. A za zwycięstwo sam punkty. Tak, 10 punktów. A każda eliminacja. To jest jakaś gruba bitka. Po lewo masz, po lewo. Aj, karamba! Niefortunna sytuacja. No i to był koniec gry. Zaraz podliczymy punkty, ale najpierw czeka nas jeszcze bardzo ważna kwestia. Znacie mnie od dziś, wiecie, że tu jest agent. Wiecie, że w tym gronie naszym jest chociaż jedna osoba, która jest agentem. Zdajecie sobie z tego sprawę. Znamy cię, więc zdajemy sobie tę sprawę z tego, że albo agenta nie ma, albo agentem jest każdy, albo ty nim jesteś. Zaraz odbędzie się głosowanie. Jeśli poprawnie wytypujemy agenta, pozostała trójka podzieli się wygraną. Jeśli natomiast się pomylimy, to agent wygra. Ale o jakiej kwocie mówimy? Zrobiliśmy 27 eliminacji, do tego pokonaliśmy Zeusa i zrobiliśmy eliminację skrzydłami i piorunem. W
Finalna suma do wygrania dla graczy to 420 zł. Jeśli natomiast chodzi o agenta, dostał on na start 1000 zł. Każda złotówka, którą zdobyliśmy jako drużyna, zmniejszała jego pulę nagród. Także finalnie może on wygrać 580 zł. Wybór agenta do tego filmu pozostawiłem Netiemu, także ja nie miał pojęcia, kto nim jest. Także teraz z czystym sumieniem będę mógł zagłosować razem z innymi graczami. Shao zrobił 19 eliminacji. Ej, dobra, to ja chyba czysty się zrobiłem już od początku. Deku zrobił 4 eliminacje, ale upadł jako pierwszy i to w dość podejrzanych okolicznościach. Arkoan zrobił 4 eliminacje i padł tuż po Deku. Arkoan właśnie jedyny, że ma najgorsze statystyki. Ale bo Shao biegał przede mną, zanim ja do kogoś dobiegłem, to on już wszystkich... Natomiast ja zrobiłem jedną eliminację. Trochę sus. Teraz będziemy głosować. Od waszego wyboru zależy, kto wygra pieniądze. Kto głosuje na Shao? Kto głosuje na Deku? Kto głosuje na Arkoana? No i finalnie, kto głosuje na mnie? Drużyna zdecydowała, że to ja ich zdaniem byłem agentem, a teraz czas poznać prawdę. Niech ujawni się agent. Wow, zmienił się na czerwono światło. To byłem ja, ale tak się wkurzyłem, jak dostałem trolla agenta. Mówię, nie mogę pograć normalnie w Fortnite z ziomkami. Muszę wymyślać coś, mówię. Ej, patrzcie, kurczak, patrzcie, jaki super. Słuchajcie, na sam koniec. W Fortnite właśnie zaczął się nowy sezon. Jest mnóstwo nowych sposobów na zabawę. Nowe miejsca, bronie, aspekty, bossy. Gra się mega przyjemnie, skrzydełka to jest mua. Możecie śmigać po całej mapie w mgnieniu oka. Jeżeli chcecie pograć, przypominam, gra jest darmowa. Klikajcie w link w opisie, pobierajcie ją. No i bawcie się dobrze.